według apokaliptycznych wizji zawartych w Księdze Objawienia Świętego Jana, znamie bestii jest kluczowym elementem eschatologicznym, czyli dotyczącym końca czasów. Jest to symbol wskazujący na wierność Antychrystowi i jego systemowi, który jest przeciwieństwem Bożego porządku. Opisany jest jako warunek konieczny do dokonywania transakcji ekonomicznych, bez którego ludzie nie będą mogli kupować ani sprzedawać. Według objawienia, znak ten ma być umieszczony na prawych rękach lub czołach ludzi. Interpretacje tego znaku różnią się w różnych tradycjach chrześcijańskich. Niektórzy uważają, że może to być dosłowny znak fizyczny, być może w postaci tatuażu lub implantu. Inni natomiast interpretują go symbolicznie, widząc w nim metaforyczne oznaczenie lojalności wobec systemu Antychrysta. Niemniej jednak Biblia jasno ostrzega nas przed tym złowieszczym znakiem, który będzie wymagany jako wyraz lojalności wobec Antychrysta, upoważniający do uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym. Bez tego znaku żadna dusza nie będzie mogła kupować ani sprzedawać. Takie ostrzeżenie nie powinno nas dziwić, ponieważ w świecie pełnym zwodniczych pokus i prób jest to kolejny przejaw duchowej walki, w którą jesteśmy zaangażowani jako wierzący. Wyruszenie w podróż w poszukiwaniu zrozumienia dokładnej natury znaku bestii to niczym ekspedycja w głąb nieodkrytych obszarów teologicznej myśli, gdzie każdy krok otwiera przed nami nowe aspekty i tajemnice. Jest to niezwykle intrygujący temat, który od dawna przyciąga uwagę zarówno naukowców, jak i wierzących, generując dyskusje, spekulacje i poszukiwanie głębszego zrozumienia. Jednak nawet w tym labiryncie jeden ważny fakt wydaje się jasny. Znamie bestii nie może być otrzymane przypadkowo. To kluczowe spostrzeżenie prowadzi nas do refleksji nad naturą Bożą oraz nad naszym własnym duchowym wyborem. Pierwszym punktem do refleksji jest natura Boża, która jest pełna mądrości, sprawiedliwości i miłości. Bóg jest doskonały we wszystkich swoich działaniach i decyzjach, a Jego plany są niezmiennie doskonałe. W tym kontekście nie sposób przypisać przypadkowości do czegokolwiek, co jest istotne w Jego planie zbawienia dla ludzkości. Bóg nie jest Bogiem chaosu, który dopuszczałby przypadkowe lub losowe wydarzenia, szczególnie jeśli chodzi o coś tak ważnego jak przyjęcie znaku bestii. Jego plany są precyzyjne, a Jego miłość do nas jest niezmienna. Zatem fakt, że znamie bestii nie może być otrzymane przypadkowo, koresponduje z obrazem Boga jako istoty, która prowadzi nas z miłością i troską, dbając o nasze duchowe dobro i wieczne zbawienie. Drugim punktem do rozważenia jest nasz własny duchowy wybór. Bóg obdarzył nas wolną wolą, co oznacza, że mamy zdolność do podejmowania własnych decyzji i wyborów. W kontekście znaku bestii, nasze osobiste decyzje mają kluczowe znaczenie dla naszego duchowego losu. Przyjęcie lub odrzucenie znaku bestii nie może być przypadkowe. To nie może być tylko kwestia przypuszczenia czy przypadkowego zbiegu okoliczności. Nasze decyzje w tej kwestii są wynikiem naszej wiary, naszych przekonań i naszej relacji z Bogiem. Każdy z nas musi świadomie i odpowiedzialnie podejmować decyzje dotyczące swojej wiary i lojalności wobec Boga. Patrząc na historię biblijnych proroctw, widzimy, że często zawierają one przepowiednie o trudnych i dramatycznych wydarzeniach, które miały nadejść. Jednakże, nawet w obliczu tych proroctw, kluczowym punktem jest fakt, że Bóg zawsze oferuje drogę zbawienia dla swojego ludu. Proroctwa mogą zapowiadać czas wielkiego ucisku, walki między dobrem a złem, czy nawet koniec świata, ale ostatecznym celem Bożych planów jest zawsze zbawienie. Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie podążali drogą do nieba i zbawienia, dlatego też Jego plany obejmują całą ludzkość. Bóg, troszcząc się o swoje stworzenia, nie pozostawi nas samych sobie w obliczu zbliżających się niebezpieczeństw. W swojej nieskończonej miłości i mądrości On wyśle na ziemię dwóch świadków, którzy będą przekazywać ludzkości bezpośrednie ostrzeżenia o nadchodzących zagrożeniach. Ich misja będzie polegać na upomnieniu ludzi, aby odwrócili się od grzechu i przyjęli drogę zbawienia. Ale to nie koniec Bożej interwencji. Na niebie pojawią się trzy anioły, przynosząc niebiańskie ostrzeżenie przed znakiem bestii. To bezpośrednie działanie Bożej miłości, która pragnie ocalić każdego, kto otworzy serce na Jego przesłanie. Biblia wyraźnie stwierdza w objawieniu, że anioł Pański bezpośrednio ostrzeże ludzi przed przyjęciem znamienia bestii i przed oddawaniem czci samej bestii.
Jest to wyraźne wezwanie do rozwagi i odwrócenia się od fałszywych obietnic tego świata, których sednem jest oddawanie czci czemuś innemu niż samemu Bogu. W tej boskiej interwencji widać troskę i miłość Boga do każdego człowieka. Jego dążenie do zbawienia jest bezwarunkowe, a jego ostrzeżenia są wyrazem jego troski o nasze duchowe dobro. W świetle biblijnych proroctw i objawień jesteśmy przekonani, że Bóg, w swojej nieskończonej mądrości i miłości, zapewni wystarczające ostrzeżenie dla ludzkości przed zbliżającym się czasem wielkich prób. Koncepcja znaku bestii w Biblii nie jest jedynie opisem fizycznego znaku na ciele, lecz symbolizuje głębokie zaangażowanie i oddanie się osobie lub ideologii, która stoi w sprzeczności z Bożymi zasadami i wartościami. Przyjęcie tego znaku oznacza świadome oddanie i wierność bestii, której celem jest odwrócenie uwagi i czci od Boga na rzecz fałszywych obietnic i iluzorycznych wartości. W obliczu tego ostrzeżenia stajemy przed fundamentalnym wyborem. Czy pozostaniemy wierni Bogu, trwając w Jego słowie i prawdzie, czy też poddamy się kuszeniu i pokusom, oddając naszą lojalność temu, co przeciwne Bożej woli. Nasze duchowe decyzje mają doniosłe znaczenie, gdyż kształtują nasze relacje z Bogiem i wpływają na nasze wieczne przeznaczenie. Wiele współczesnych osiągnięć technologicznych, takich jak zaawansowane systemy rozpoznawania twarzy, biometryczne metody identyfikacji czy nawet zwiększone możliwości nadzoru, stwarzają niebezpieczeństwo nadużycia w celu kontroli i manipulacji ludzi. Niektórzy twierdzą nawet, że te nowoczesne technologie mogą być składnikiem lub prekursorem znaku bestii. Istnieje realne ryzyko, że dzięki rozwojowi technologii ludzie będą w stanie świadomie przyjąć znak bestii, wykorzystując go do identyfikacji, płatności, a nawet kontroli dostępu. Jest to wyzwanie dla naszego społeczeństwa, aby zachować czujność i rozsądek w obliczu coraz bardziej wyrafinowanych narzędzi technologicznych. Istnieją spekulacje, że zaawansowane technologie mogą być używane do monitorowania ludzi na skalę globalną, a nawet do wprowadzenia znaku bestii. Wielu ludzi zaczyna zauważać, że narzędzia takie jak zaawansowane systemy rozpoznawania twarzy, śledzenie GPS czy cyfrowe bazy danych pozwalają na monitorowanie naszych ruchów i działań w sposób, który jeszcze niedawno wydawał się nieprawdopodobny. Wszystko to sprawia, że niektórzy obawiają się, że te technologie mogą być potencjalnie wykorzystane do kontroli i manipulacji ludzi przez Antychrysta. Istnieje przekonanie, że Antychryst może wykorzystać zaawansowane systemy monitorowania, aby kontrolować ludzkość i wymusić przyjęcie znaku bestii jako warunku uczestnictwa w społeczeństwie lub nawet do dokonywania transakcji finansowych. To niepokojące wizje przyszłości, które skłaniają nas do głębszej refleksji nad konsekwencjami postępu technologicznego. W ostatnich latach pojawiły się również doniesienia o coraz większym zastosowaniu mikrochipów w różnych obszarach życia. Mikrochipy, które są małymi urządzeniami elektronicznymi zawierającymi unikatowe identyfikatory, zyskują popularność w takich dziedzinach jak śledzenie zwierząt, zarządzanie magazynami czy nawet w medycynie, gdzie są stosowane do monitorowania stanu zdrowia pacjentów. Jednakże, w kontekście biblijnych proroctw o znaku bestii, pojawiają się również obawy, że mikrochipy mogą być wykorzystywane do kontroli i identyfikacji ludzi na szeroką skalę. Istnieją teorie, że mikrochipy wszczepiane ludziom mogą być używane do monitorowania ich ruchów, zbierania danych osobowych czy nawet kontrolowania dostępu do różnych usług i zasobów. W rzeczywistości, już teraz niektóre firmy oferują możliwość wszczepienia mikrochipów pracownikom jako formy identyfikacji i kontroli dostępu do obiektów firmowych. Istnieją również projekty badawcze nad wykorzystaniem mikrochipów do przechowywania danych medycznych lub finansowych, co budzi wiele kontrowersji i obaw. Choć obecnie mikrochipy są stosowane głównie w celach technologicznych i nie wszczepia się ich ludziom masowo, pojawienie się tych urządzeń w coraz większej liczbie obszarów życia budzi refleksję nad ich potencjalnymi konsekwencjami. W kontekście biblijnych przepowiedni, gdzie znak bestii jest opisany jako znak kontroli i oddania lojalności, rosnące zainteresowanie mikrochipami stawia nas przed pytaniem o etykę i moralność ich zastosowań. Współczesne społeczeństwo coraz bardziej zmierza w kierunku bezgotówkowej ekonomii, gdzie transakcje finansowe są dokonywane głównie za pomocą kart płatniczych, aplikacji mobilnych czy innych form elektronicznych płatności. Ta rosnąca popularność płatności bezgotówkowych niesie za sobą wiele korzyści, takich jak wygoda,
szybkość i bezpieczeństwo transakcji. Jednakże w kontekście biblijnych proroctw o znaku bestii pojawiają się również obawy, że rozwój społeczeństwa bezgotówkowego może być wykorzystywany do kontroli i monitorowania ludzi na szeroką skalę. Coraz większa liczba transakcji dokonywanych elektronicznie oznacza, że nasze finanse i historie zakupów mogą być łatwiej śledzone i kontrolowane przez instytucje rządowe czy korporacje. Niektórzy zaczynają dostrzegać, że idea społeczeństwa bezgotówkowego może być elementem wprowadzania znaku bestii, gdzie kontrola nad transakcjami finansowymi może być wykorzystywana do wymuszania lojalności wobec antychrysta lub jego systemu. Istnieją również obawy, że w świecie bezgotówkowym mogą być stosowane technologie identyfikacji, takie jak mikroczipy czy biometryczne metody rozpoznawania, co dodatkowo zwiększa ryzyko nadużycia i kontroli nad jednostkami. Obecnie możemy zaobserwować coraz wyraźniejsze tendencje w kierunku społeczeństwa bezgotówkowego oraz rosnącego wykorzystania mikroczipów w różnych obszarach życia. Wiele krajów i instytucji finansowych już teraz promuje płatności elektroniczne jako alternatywę dla gotówki, a coraz więcej osób korzysta z kart płatniczych, aplikacji mobilnych czy systemów płatności online. Dlatego też, w obliczu tych trendów, ważne jest, abyśmy pozostali czujni i świadomi potencjalnych konsekwencji duchowych związanych z rosnącym wykorzystaniem technologii w naszym społeczeństwie. Musimy zachować zdrowy rozsądek i dbać o nasze wartości i zasady wiary, jednocześnie świadomi możliwości nadużycia i manipulacji, które mogą wynikać z nadmiernego polegania na nowoczesnych technologiach. Chociaż proroctwa o tym, że handel będzie ściśle kontrolowany poprzez wymóg posiadania znaku bestii, wydają się przerażające, wielu ludzi może jednak dobrowolnie zdecydować się na jego przyjęcie. Może to wynikać z presji społecznej, strachu przed konsekwencjami lub po prostu z przekonania, że przyjęcie tego znaku jest nieuniknione i niezbędne do przetrwania w nowym porządku świata. Spekulacje na temat natury znaku bestii są liczne i różnorodne. Niektórzy wyobrażają go sobie jako tatuaż, inni jako znak w postaci mikroczipu wszczepionego pod skórę, a jeszcze inni jako cyfrową identyfikację, która będzie śledzić nasze ruchy i transakcje. Jednakże faktyczna forma, jaką przyjmie znak bestii, pozostaje na razie tajemnicą. Jednakże, kiedy ten moment nadejdzie, prawdziwi wierzący będą w stanie rozpoznać go i odrzucić. Będą to ludzie, którzy starannie czuwali i trwali w prawdzie, nie ulegając pokusom i manipulacjom. Ich wierność Bogu i Jego zasadom będzie stanowiła fundament, który pozwoli im przezwyciężyć wszelkie próby przyjęcia znaku bestii. Dlatego właśnie tak ważne jest, abyśmy jako chrześcijanie byli przygotowani duchowo na nadejście tych czasów. Musimy rozwijać naszą wiarę, wzmacniać nasze relacje z Bogiem i trwać w Jego Słowie, abyśmy mogli rozpoznać prawdę i bronić jej w obliczu wszelkich przeciwności. Tylko w ten sposób będziemy mogli przetrwać, wierząc w Bożą opiekę i prowadzenie.